meczu. Bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu. Miło Państwa zobaczyć. A propos meczu, gratulacje dla trenera Piechuckiego, dla drużyny z Krosna za zwycięstwo. Myślę, że naszą największą bolączką w dzisiejszym meczu było to, że dwa razy zbudowaliśmy sobie prowadzenie w pierwszej połowie 12-13 punktów, w drugiej połowie w okolicach 10 punktów i po prostu zaczęliśmy grać, złamaliśmy taktykę, zaczęliśmy grać indywidualnie, zamiast pracować i pielęgnować to prowadzenie, to daliśmy drużynie z Krosna wrócić do gry. W końcówce kluczowe trójki, gdzieś mieliśmy jakieś założenia od dwóch zawodników, którzy tak naprawdę nie są wybitnymi strzelcami. Troszeczkę dawaliśmy im miejsca, cały mecz tu funkcjonowało, natomiast w końcówce Grochowski i Mustapić trafili dwie trójki, takie bardzo ważne. I powiem szczerze, że jeżeli prowadziliśmy 10 punktami i pod sam koniec meczu Krosno doszło nas, to było takie 50-50 ten mecz. Jedna i druga drużyna może wygrać, natomiast my straciliśmy jakby pewność siebie. W końcówce drużyna Krosna, właśnie, że odrobiła to prowadzenie, zyskała pewność siebie i zasłużenie zwyciężyło. Dziękuję. Justin, would you like to comment the game, please? I thought we did a good job in the first half of matching their intensity, staying calm when they went on runs. And hats off to them, just congratulate them. They made big shots down the end. We didn't. We didn't get some stops when we were supposed to. Some guys that, you know, normally hit shots for us didn't hit them. We'll live with that every time. And you know, it was a good effort. We just didn't play a complete game. So. Justin powiedział, że uważa, że zagrali pierwszą połowę na dobrym poziomie. Ten mecz się układał tak, jak chcieli. Trafiali do dobrej pozycji, przerywali kontry w obronie, natomiast w drugiej połowie trochę to się posypało. Przestali skutecznie trafić do kosza również. Nie potrafili zatrzymać kontry skutecznie grającej Krosna. No i po prostu cały mecz jako całość nie wyszedł im w całości tak, jakby chcieli. Stąd ta porażka. Mówię. Panie trenerze, to, że te za trzy punkty do kombinat wchodziły, to było wszystko ok, tak? A jak mieliście jeszcze drugi pomysł na tę grę, właściwie, żeby za trzy punkty? Chcieliśmy, żeby nasi wysocy, jeżeli był Lauritz bądź Daniel Wall, grali na piątce, żeby rolowali do kosza. Natomiast, no mówię, drużyna z Krosna, wszyscy wiedzą, jak grają, że oni zacieśniają ten środek, bardzo mocno pomagają gdzieś do rolujących. I tych trochę pozycji jest otwartych na zewnątrz. My niestety, tak jak Pan powiedział, nie trafiliśmy tych rzutów i jeżeli nie było dostarczenia piłki pod kosz, nie trafialiśmy tych rzutów i właśnie stąd się wzięło to, że drużyna z Krosna odrobiła te 10 punktów w drugiej połowie przewagi. I tak jak mówię, no, zyskali tą pewność siebie. To jest tak, że zespół, który właśnie goni, w końcówce gdzieś dogonił, to jak grają już na wysokiej pewności, my nawet jak już te rzuty mieliśmy gdzieś otwarte, to później nie były to nawet dobre decyzje, niektóre, bo jak mieliśmy otwartą pozycję, to nie rzucaliśmy, jak nie mieliśmy otwartej pozycji, to staraliśmy się przez ręce, nie wykorzystywaliśmy swoich przewag, o których mówiliśmy przed meczem, no i dlatego przegraliśmy mecz. Nie za łatwo wychodziliście na to prowadzenie, później zawodnikom się wydawało, że będzie ok, że już można sobie pograć tak, że i tak Krosno przegra? No właśnie tutaj to jest cała bolączka. No, jak mówię, w pierwszej połowie prowadzi się w pewnym momencie, nie chcę skłamać, ale 12 bądź 13 punktów i później robimy jedną stratę, jeden rzut niepotrzebny. Każdy zaczyna grać indywidualnie na swoje jakby konto, nie gramy jak zespół. Natomiast każda drużyna gdzieś to wykorzystuje. Jeżeli my chcemy wygrywać, to musimy grać zespołowo przez całe 40 minut. W pierwszej połowie tylko 4 minuty nie graliśmy zespołowo i daliśmy z tych minus 13 Krosno wróciło na remis do przerwy. W drugiej połowie znowu taka sama sytuacja, gdzieś 10 punktów przewagi i Krosno wraca do gry i my też zaczynamy podejmować złe decyzje i stąd ta porażka. Jeszcze pytanie takie,
może trochę śmieszne, ale muszę zadać, tak? Bo pewnie kibice będą zadawać. Jak pan sobie poradzi z tym, że kibice będą mówić, jak jest pan Mirek, to wygrał, Czarny wygrał, jak jest pan, to się nie udało wygrać. To pan będzie musiał sobie radzić z takim czymś. No, będę musiał sobie poradzić. No. Nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Coach Mirek tutaj przez ten okres generalnie zrobił bardzo dobrą robotę z Rafałem. Myślę, że tutaj jest tak, że ta seria porażek, którą mieliśmy, nie mówię o tym dzisiejszym meczu, natomiast przegrywaliśmy wtedy 6-7 spotkań chyba z rzędu z zespołami, które są na miejscach 1-7. No to my tutaj gdzieś chcieliśmy oczywiście te mecze wygrać. Natomiast, no mówię, przyszedł później mecz w Dąbrowie, bardzo dobry. Później w derby, które się rządzą własnymi prawami, też bardzo dobry. No i dzisiaj niestety porażka. No, nie, na pewno no jakoś trzeba będzie, kibice zawsze mają prawo do tego, żeby to komentować. I tyle. No. Ja jakoś będę, muszę z tym żyć. No. Będę wszystko robił, żeby w jakimś kolejnym meczu, czy to z Rosą, czy z Turowem na wyjeździe, po świętach i po Nowym Roku, no, że będziemy grali dalej o zwycięstwo. No, a czy się uda, no to zobaczymy. Zwycięstwo w Radomiu na pewno by zbudowało i pana, i zespół. Na pewno, wie pan, każde zwycięstwo buduje. Tutaj to zwycięstwo w Koszalinie spowodowało to, że mogliśmy zrobić jakby serię zwycięstw, bo dwa to już można mówić o serii. Natomiast no, nie udało się. No, to takie bolą takie mecze, bo to mówię, no to jest takie 50-50 w końcówce, gdzieś Krosno, no mówię, no trafiło takie dwa bardzo ciężkie rzuty, nie mogliśmy sobie poradzić z tym, z Pinkstonem, no i stąd ta porażka. Tutaj jeszcze jak pan zada jakieś pytanie, to odpowiem, natomiast korzystając z okazji, to chciałbym życzyć wszystkim kibicom wesołych świąt, pomyślności w Nowym Roku, natomiast szkoda, że nie daliśmy wam prezentu w postaci zwycięstwa, wygranego meczu.